Drodzy Państwo, przenieśmy się szybciutko na chwilę na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii, bo tam pogoda jest bardzo zła, a przede wszystkim daje o sobie znać bardzo silny, porywisty i można już mówić, że huraganowy wiatr. Porywy wiatru dochodzą nawet do 150 km na godzinę. U nas dzisiaj też wiatr spory, zwłaszcza rozpędzi się tutaj w okolicach Bydgoszczy, Szczecina i Torunia i on będzie naprawdę bardzo silnie wiał, do 90 km na godzinę. Chalny cały czas szaleje w górach, dzisiaj w nocy szczególnie dawał o sobie znać, a ja rozmawiałam jakiś czas temu ze starostą małopolskim i on powiedział mi, że jak wieje chalny, to pogoda się zmienia. I to prawda, bo już nie będzie bardzo dużo słońca na niebie, ale wręcz przeciwnie, bardzo dużo chmur dzisiaj się zgromadzi i to właściwie w całym kraju. I te chmury będą wędrować z zachodu na wschód, przynosząc po drodze deszcz. Może nie będzie on zbyt duży, ale z pewnością może nam trochę popsuć humor, bo niebo już nie bezchmurne jak ostatnio, ale już słonko będzie się chwilami i to w niewielu miejscach przedzierać przez te chmury. No i pamiętajmy, że dzisiaj spadnie już trochę deszczu, ale temperatura cały czas jeszcze przyzwoita. Od 8-7 stopni na północy, nawet do 12 w okolicach Krakowa. Jednak ten wiatr pokrzyżuje nam plany, jeżeli chodzi o temperaturę, bo możemy czuć, że jest po prostu chłodniej. Stąd dzisiaj na pewno czapka, szalik i troszeczkę cieplejsza kurtka. A że ten wiatr tak szybko dzisiaj będzie wiał, to ja szybciutko się z Państwem żegnam, nie mogąc doczekać się już naszego kolejnego spotkania.